Panie trenerze, poloniści zafundowali dzisiaj swoim sympatykom prawdziwy rollercoaster. Przegrywamy 1-0, ale ostatecznie mecz kończy się pozytywnym rezultatem dla nas. No tak, najpierw mieliśmy trochę pecha z racji tego, że przeciwnik oddał jeden strzał w drugiej połowie celny na bramkę i zdobył gola i mieliśmy problem ze stwarzaniem akcji z racji tego, że przeciwnik schodził do niskiego pressingu, zagęszczał przed pole i tam ciężko było się przedostać, no ale konsekwentną i cierpliwą grą udało się przechylić szale na naszą korzyść i na pewno jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, no bo ostatnio tego szczęścia nam po prostu troszeczkę brakowało, ale ta suma szczęścia równa się zero i dzisiaj nam po prostu los oddał to, co wcześniej zabrał. No właśnie, słowo klucz dzisiejszego spotkania to chyba ta konsekwencja, której zabrakło rywalom, dlatego w końcówce nie potrafili utrzymać tego swojego prowadzenia. No, nie oceniać gry przeciwnika. Mecz już jest za nami. Naszą rolą było dzisiaj, ażeby wyjść na ten mecz i zostawić wszystko, co mamy najlepsze i tak staraliśmy się od początku grać. I udało się w szczęśliwych okolicznościach ten mecz wygrać, ale no, gol w pierwszej, w 15, w 30 czy w 90 minucie waży tyle samo. Chociaż na pewno te okoliczności spowodują, że gdzieś tam tego przysłowiowego kopa na kolejne mecze dostaniemy. No mówi pan w szczęśliwych okolicznościach, ale stare porzekadło piłkarskie mówi szczęście jest u siebie lepszym. Czy byliśmy lepsi na boisku? Optycznie pewnie tak. No, przeciwnik przyjął taką grę, że starał się właśnie, jak powiedziałem wcześniej, bronić na własnej połowie, pozwolił nam rozgrywać piłkę od tyłu. Próbowaliśmy to robić. No, wszyscy wiemy, że w tej lidze jest bardzo ciężko grać atakiem pozycyjnym, ale całkiem nieźle to fragmentami wyglądało. No i na końcu, tak jak powiedziałem wcześniej, udało się zdobyć dwa gole i wygrać mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.